Dzień dobry, widzę, że część osób jeszcze do nas dołącza, zatem zaczekamy chwilkę i zaraz zaczniemy. Ja nazywam się Radosław Lasota i w dniu dzisiejszym chciałbym poprowadzić dla Państwa webinar dotyczący obsługi działalności niezarejestrowanej, a tak właściwie tam zwolnionej z obowiązku rozliczenia podatku VAT. Widzę, że tutaj jeszcze część osób do nas dołącza, więc chwilę zaczekamy. Opowiemy sobie właśnie dzisiaj nieco więcej na temat tego, jak tą działalność można tutaj prowadzić w systemie Comarch RPXT i jak to można też wykorzystać do rozliczania dokumentów i tutaj też prowadzenia księgowości w ramach współpracy z księgowym. Myślę, że chyba możemy już powoli zaczynać. Pozwolę sobie zatem jeszcze raz przywitać się z Państwem. Radosław Lasota i w firmie Comarch odpowiadam za rozwój tutaj oferty dedykowanej dla biur rachunkowych, a także za rozwój systemów Comarch RPXT i Comarch Moje Biuro Rachunkowe. Zgodnie z tytułem prezentacji faktura bez VAT i bez VAT, chciałem dzisiaj z Państwem porozmawiać, w zasadzie nieco przybliżyć temat właśnie obsługi tej działalności niezarejestrowanej do VAT w systemie Comarch RPXT. I tutaj przejdźmy już do samej agendy. Tę agendę pozwoliłem sobie podzielić na trzy części. Na początku chciałbym Państwu w kilku słowach przedstawić charakterystykę systemu Comarch RPXT, a następnie omówić, jakie takie praktyczne funkcjonalności posiada program i z czego można skorzystać. W dalszej części chciałbym Państwu powiedzieć nieco więcej na temat funkcji, które zostały przygotowane tutaj dla podatników zwolnionych z VAT, a na sam koniec tutaj przybliżyć, jak można usprawnić swoją dotychczasową współpracę z księgowym za pomocą naszych systemów, za pomocą takiego rozwiązania jak internetowa wymiana dokumentów. Zapraszam też również Państwa do zadawania pytań na czacie, na które tutaj moi koledzy i koleżanki będą Państwu odpowiadali w trakcie dzisiejszego wydarzenia. Przejdźmy zatem do podstawowych informacji związanych z naszym systemem. Ponieważ obserwujemy od jakiegoś czasu wzmożone zainteresowanie wymianą danych z biurem rachunkowym, jak i też rozmawiamy często z klientami, z księgowymi, którzy poszukują dla siebie takiego systemu do samodzielnego prowadzenia firmy, chciałem poruszyć dzisiaj z Państwem właśnie te zagadnienia i powiedzieć nieco więcej o tym, jakie mamy możliwości, jakie możliwości daje system Comarch RPXT w zakresie prowadzenia firmy. Widzimy też, że globalna pandemia, ten model pracy zdalnej, który już w zasadzie wszedł do nas na stałe, do naszego życia, wymusił w jakiś sposób na przedsiębiorcach taką elektroniczną wymianę dokumentów. No i skutek tego te osoby coraz częściej właśnie poszukują również takich rozwiązań do wymiany danych i dokumentów z biurem rachunkowym ze swoim księgowym. Zmianie zatem uległo nie tylko otoczenie gospodarcze, ale w zasadzie ten profil współczesnego przedsiębiorcy. Widzimy, że coraz więcej młodych osób wchodzi na rynek pracy. No i ten system do fakturowania coraz częściej jest wymagany właśnie w takiej formie mobilnej, w postaci dostępu za pomocą przeglądarki, czy też właśnie w postaci aplikacji mobilnej. I ten współczesny przedsiębiorca, czyli w zasadzie Państwo, poszukuje się coraz częściej takich rozwiązań do prowadzenia biznesu, która też zapewnia zgodność z przepisem obsługę przepisów. No i tutaj tym rozwiązaniem, o którym chciałem dzisiaj z Państwem porozmawiać, które chciałem Państwu zaprezentować, jest właśnie system Comarch RPXT. Patrząc tutaj po zapisach na wydarzenie dzisiejsze, zakładamy, że spora część z Państwa zna te nasze produkty, natomiast nie wiem, czy Państwo znacie już tutaj dokładnie te nasze systemy do prowadzenia firm, dlatego chciałem na początek w kilku słowach przybliżyć nieco i wyjaśnić, czym jest właśnie ten system Comarch RPXT. Przede wszystkim jest to prosta aplikacja mobilna tutaj, która tak naprawdę umożliwia wystawianie dowolnej faktury, ale dzięki temu, że ma modułową budowę, to użytkownik sam decyduje tak naprawdę, z jakiego modułu chce skorzystać. Oczywiście podstawowym modułem tutaj do pracy jest moduł fakturowania, i w ramach tego modułu użytkownik oprócz tych wystawienia faktur może również skorzystać z takiej funkcjonalności jak faktury cykliczne, dzięki czemu może w znaczący sposób przyspieszyć właśnie to wystawienie takich powtarzalnych faktur. Dzięki takim rozwiązaniom z kolei jak internetowa wymiana dokumentów, to też pokażę w dalszej części dzisiejszej prezentacji, użytkownicy mogą bez problemu wymieniać elektrycznie dane ze swoim księgowym, zarówno dokumenty, jak i też informacje. Z kolei wykorzystując taką usługę jak Comarch OCR, tutaj można też za pomocą zdjęcia bądź pliku dodać taki dokument kosztowy do systemu. No i tak jak wspominałem, system oczywiście umożliwia obsługę krajowego systemu faktur, więc jesteśmy gotowi na nadchodzące przepisy.
Co więcej, w przypadku takiej współpracy z księgowym wraz z końcem miesiąca użytkownik naszej aplikacji może również odebrać taki komplet informacji dotyczących podatków i opłat, dzięki czemu tutaj ma już w pełni informację o tym, gdzie, co i ile zapłacić i również z takim tutaj kompletem informacji o podatkach przychodzi faktura od księgowego za usługę księgową. Jeżeli natomiast Państwo nie potrzebujecie tej pomocy księgowej, jeżeli Państwo nie współpracujecie z biurem rachunkowym, tylko samodzielnie prowadzicie działalność, wiemy też, że są takie osoby, które posiadają do tego wystarczającą wiedzę, no i też samodzielnie staram się prowadzić własną firmę, no to również ten nasz system jest doskonałym rozwiązaniem, gdyż posiadam również te moduły księgowe, takie jak księga podatkowa, ewidencja ryczałtowa, czy też księga handlowa. Tutaj również też stale na bieżąco rozbudowujemy naszą dokumentację techniczną i też świadczymy wsparcie techniczne, dzięki czemu mogą Państwo w każdej chwili się z nami skontaktować, czy to za pomocą maila, czy też za pomocą numeru telefonicznego, ale również na dedykowanej stronie z dokumentacją techniczną mogą Państwo podejrzeć każdą funkcję i też sprawdzić, jak działa ona w systemie. No i też oprócz tego organizujemy dla Państwa różne wydarzenia, w tym webinary, takie na właśnie jak na przykład w dniu dzisiejszym. Co więcej, system ten, tak jak wspominałem, jest dostępny właśnie z tej przeglądarki www, ale również w ramach aplikacji mobilnych. Tutaj mówimy zarówno o tych telefonach, które działają na systemach Android, jak i iOS, no dzięki czemu praktycznie każdy użytkownik smartfona ma możliwość skorzystania z naszego systemu. Mogą Państwo również dzięki wielu integracjom skorzystać z usług finansowych, z factoringu, windykacji, limitów do płatności. Co więcej, mamy tutaj też integrację z narzędziami do e-commerce, dzięki czemu mogą Państwo bez problemu poprowadzić własny sklep internetowy, czy też otworzyć taki punkt sprzedaży detalicznej w postaci na przykład wyspy w galerii. Również oprócz tych funkcjonalności system pozwala na edytowanie wydruków faktur, więc można taki własny wydruk faktury spersonalizować, ale można również skorzystać z takich rozwiązań w postaci gotowych analiz i raportów. Mogą też Państwo samodzielnie takie raporty przygotować i to również dzięki takiemu rozwiązaniu jak Comar BI Point. Co więcej, tutaj w ramach tej sprzedaży, jak wspominałem, mogą właśnie Państwo prowadzić tą sprzedaż internetową, mogą Państwo również skorzystać z obsługi kurierskiej, dzięki czemu bez problemu taki pełen komplet obsługi klienta jesteście w stanie obsłużyć w naszych systemach. System również posiada API, dzięki czemu w sytuacji, w której chcą Państwo połączyć ten system do fakturowania z jakimś innym zewnętrznym sklepem internetowym, na przykład posiadają już Państwo jakiś sklep internetowy, również bez problemu można taki proces fakturowania usprawnić. W zakresie tutaj samego fakturowania, tak wspominałem, oprócz faktur cyklicznych mamy ten wbudowany OCR, co pozwala znacząco przyspieszyć pracę. Z kolei te narzędzia finansowe tutaj w duży sposób usprawniają taki proces odzyskiwania należności. I w zakresie tej wymiany dokumentów i danych z księgowym można skorzystać z takich narzędzi jak komunikator, jak ta możliwość przesyłania faktur i dokumentów do biura wraz z opisami, ale również tutaj uzyskać tę informację o podatkach i opłatach, które przysyła do nas księgowy w ramach zamknięcia miesiąca. Zobaczmy zatem, jak zostały przygotowane w systemie te funkcje dla podatników zwolnionych z VAT. Wiemy tutaj, że każdy przedsiębiorca bez względu na wybraną formę opodatkowania, czy jest to ryczałt, czy też księga podatkowa, no z reguły musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy będzie chciał i czy też właśnie w zasadzie ma taką możliwość, żeby się rozliczać z urzędem skarbowym albo właśnie nie rozliczać z tytułu podatku VAT. To w jaki sposób nastąpi takie rozliczenie zależy oczywiście od wielu czynników, tak? Czyli od przedmiotu działalności, od wysokości obrotu, bo wiemy tu, że mamy różne rodzaje zwolnień, no czy też od prowadzenia jakichś transakcji za granicą. Co do zasady większych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, zazwyczaj prowadzą opodatkowaną tą działalność podatkiem od towarów i usług. Co prawda płacą oni wówczas podatek, ale z drugiej strony mogą również odliczyć ten podatek tutaj w przypadku poniesionych kosztów. No oczywiście tutaj rejestracja podatkowa ma swoje plusy, ma też swoje minusy. Jednym z plusów jest na przykład możliwość tańszej sprzedaży dla osób fizycznych, gdyż nie muszą oni wtedy ponosić tego podatku VAT, którego później tak nie obliczą. No z drugiej strony Państwo właśnie, tak jak wspominałem, podczas zakupu kosztów, no nie jesteście w stanie tego podatku odliczyć. Ustawodawca natomiast sam przewidział tak czy tak, że niektóre grupy podmiotów mogą być z zasady już zwolnione z obowiązku VAT. Nie muszą one wówczas prowadzić ani rejestrów, ani też, tak jak obecnie, składać plików JPK.
Ogólna zasada wynikająca z ustawy o podatku od towarów i usług zawarta jest w artykule 15. I najprościej mówiąc, mówi ona o tym, że wszystkie te osoby prawne, jednostki organizacyjne, czy też osoby fizyczne, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą bez względu czy to na ten cel, czy rezultat, w jakim prowadzą tą działalność, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Więc wydawałoby się, że w zasadzie każda firma, każda działalność jest tym podatkiem obarczona. Natomiast ustawa zawiera również szereg tych zwolnień, czy to podmiotowych w zakresie związanych z kwotą tutaj przychodu i limitem sprzedaży, czy też zwolnieniem przedmiotowym, które dotyczy wybranych towarów i usług. I tutaj w obecnym roku, jeżeli chodzi o zwolnienie podmiotowe, ten limit wynosi 200 tysięcy złotych. Oczywiście jest to limit roczny, tak więc jeżeli my rozpoczynamy naszą działalność w ciągu roku, na przykład w połowie roku, no to musimy ten limit wyliczyć proporcjonalnie. Jak to zrobić? Wzór jest bardzo prosty. Bierzemy wartość naszego limitu, następnie mnożymy przez liczbę dni prowadzenia działalności, jaka pozostała do końca roku, no i wynik tej operacji dzielimy przez liczbę dni w danym roku podatkowym, czyli zwyczajowo 365 dni. To, co istotne, należy pamiętać, aby do wartości sprzedaży nie wliczyć właśnie kwoty podatku. Natomiast oprócz kwoty podatku do limitu nie wlicza się również kilku innych rzeczy, między innymi wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży na odległość towarów importowanych, a także sprzedaży towarów i usług, które są zwolnione na podstawie między innymi ustawy o VAT, czy też takich, które są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Mówię o tym, ponieważ to będzie miało znaczenie w kontekście deklaracji VAT, których wydawałoby się nie powinniśmy składać, a jednak mogą one się czasem pojawić w tej działalności zwolnionej od opodatkowania podatkiem VAT. Drugim rodzajem zwolnienia jest zwolnienie przedmiotowe. Tak jak wspominałem, jest to zwolnienie związane z przedmiotem po prostu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. I tutaj w ustawie o podatku VAT mamy określoną grupę towarów i usług, które po prostu nie podlegają podatkowi VAT. Mamy tutaj co prawda całą gamę czynności, ja nie będę chciał wszystkich wymieniać w dniu dzisiejszym, ale chciałem zwrócić uwagę na kilka z nich, mianowicie są to usługi świadczone w zakresie opieki medycznej, takie, które służą profilaktyce, ratowaniu czy też poprawie zdrowia. I tutaj co do zasady są to takie usługi świadczone między innymi przez lekarza bądź stomatologa, psychologa, pielęgniarkę, tutaj ogólnie osoby też wykonujące ten zawód medyczny. Ale są tu również w tej grupie osób objętych zwolnieniem przedmiotowym takie osoby, które zajmują się kształceniem i wychowaniem w systemie oświaty, no czy też usługi związane z dostawą produktów rolnych, no i też zarządzanie funduszami na przykład inwestycyjnymi. Więc to są niektóre z działalności, które tutaj w zakresie zwolnienia przedmiotowego podlegają właśnie zwolnieniu. Zobaczmy zatem, jak to wygląda w naszym systemie. Przejdźmy zatem do konfiguracji, gdyż domyślnie oczywiście każdy podatnik tutaj podatku od towarów i usług zazwyczaj nie jest tym płatnikiem VAT, natomiast jeżeli my tym płatnikiem nie jesteśmy, no to przechodzimy do konfiguracji i w tym momencie za pomocą przycisku edytu zmieniamy ten nasz rodzaj płatnika na podatnika zwolnionego z VAT. I tak jak widzimy, mamy poniżej rodzaj zwolnienia, może być to zwolnienie, tak jak wspominałem, podmiotowe albo przedmiotowe. Jeżeli zwolnienie podmiotowe, no to mamy tutaj naszą wartość limitu domyślnie ustawioną na poziomie 200 tysięcy, natomiast możemy oczywiście ręcznie zmodyfikować w sytuacji, w której rozpoczynamy, tak jak wspominałem, działalność w trakcie roku i tą wartość po prostu ustawić ręcznie. System później będzie domyślnie pilnował tej wartości. Tutaj jeszcze, jeżeli realizujemy transakcję wyłącznie w kraju, no to możemy też takim tutaj zaznaczyć parametr, dzięki czemu zniknie nam też rejestry VAT. Nie będą one nam tutaj przeszkadzały w systemie. W zakresie zwolnienia przedmiotowego, tak jak Państwo widzą, ta wartość limitu nie jest widoczna, ponieważ jest to inny rodzaj zwolnienia, on nie jest zależny od tutaj kwoty obrotu. Mamy również przyczynę zwolnienia dla faktur ze stawką VAT. Tak jak Państwo widzą, ta przyczyna podpowiada się automatycznie w zależności od tego, czy jest to zwolnienie podmiotowe, czy przedmiotowe. I możemy oczywiście tą przyczynę zmienić, jeżeli z jakiegoś powodu ta przyczyna tutaj miałaby być inna. No i w tym momencie mamy program już przygotowany pod wystawienie właśnie faktur, które nie są objęte podatkiem VAT. Możemy zatem przejść na przykład do zakładki produkty, gdzie jak widzimy informacje o produktach tutaj, które są dostępne zarówno z poziomu kafelku, jak i również z poziomu listy. Mamy tam informacje tylko i wyłącznie o cenie zakupu, o cenie sprzedaży,
Nie mamy tutaj żadnych już innych informacji związanych na przykład z podatkiem. Kolejną kwestią, którą chciałem z Państwem poruszyć, jest seryjna zmiana stawek, ponieważ zdarza się sytuacja taka, o której wspominałem, czyli będąc przedsiębiorcą, korzystając z tego zwolnienia podmiotowego o limicie 200 tysięcy, no w pewnym momencie działalności możemy przekroczyć tę kwotę przychodu i wówczas będziemy zobowiązani do rozliczenia podatku VAT. No, tak jak pokazywałem wcześniej, musicie Państwo wtedy ponownie wrócić do konfiguracji i przestawić parametr na podatnik VAT. Natomiast to oczywiście nie będzie wszystko, ponieważ te nasze produkty bądź usługi, które świadczymy, no wymagają również ustawienia tych stawek VAT. I teraz jak to zrobić w systemie? Przechodzimy zatem do tutaj naszej zakładki związanej z produktami. No i w tym momencie wybieramy produkty, które nas interesują. Możemy takie produkty zaznaczyć pojedynczo, możemy również tą stawkę przypisać seryjnie, jeżeli chcemy dla wszystkich tutaj produktów na przykład nadać jednakową stawkę. My wybieramy dwa tutaj produkty. No i wybieramy tą seryjną, tą możliwość seryjnego przypisania stawek. Jak widzimy, możemy wyliczyć nowe ceny na podstawie ceny netto albo ceny brutto. No i wskazać tę stawkę VAT właściwą, która powinna te produkty objąć. Przypisujemy taką stawkę. No i w tym momencie system automatycznie dokonał przypisania tej stawki do naszych produktów. W przypadku tego zwolnienia podmiotowego ograniczonego kwotą 200 tysięcy. Do wartości limitu, tak jak wspominałem, nie wliczamy właśnie między innymi sprzedaży usług poza granicy kraju, gdyż zgodnie z przepisami opodatkowania jest ona tutaj rozliczana w miejscu wykonywania usługi i wówczas powinna ona zostać opodatkowana przez naszego nabywcę. Podobnie sytuacja wygląda z procedurą VAT OSS, czyli taką sprzedażą na rzecz osób fizycznych w Unii Europejskiej, na terenie Unii. Wówczas takie faktury również nie powiększają limitu, gdyż po prostu nie podlegają rozliczeniu w polskim systemie VAT. I w przypadku takich faktur, z racji tego, że nie są one opodatkowane w Polsce, natomiast powinny trafić tutaj do rejestru VAT, ponieważ musimy taką sprzedaż wykazać w ramach odpowiednich deklaracji. Tutaj mamy właśnie te deklaracje VAT 8 i VAT 9M. Jeżeli firma rozpoznaje jakieś transakcje zagraniczne, czyli możemy na przykład coś nie sprzedać, ale również kupić poza granicami naszego kraju, na przykład od kontrahenta z Niemiec, taki dokument wówczas trafia do rejestru VAT, no ponieważ jesteśmy tutaj przepisami zobowiązani do rozpoznania takiego podatku i jego zapłaty w Urzędzie Skarbowym. Deklaracja VAT 8, tutaj ona odnosi się głównie do osób, u których występują opodatkowane na przykład nabycia wewnątrzwspólnotowe. Natomiast deklaracja VAT 9 z kolei przeznaczona jest dla tych, którzy dokonują na przykład importu usług. Czyli możemy tutaj na przykład zakupić usługę reklamową od jakiegoś kontrahenta spoza Polski, na przykład od kontrahenta z Francji. Zobaczmy zatem, jak to wygląda w praktyce. No te deklaracje oczywiście służą nam do rozliczenia właśnie tych transakcji zagranicznych, które zostały opodatkowane w Polsce. I jak widzimy, taki wygląd deklaracji, on będzie zbliżony do deklaracji VAT-owskich. Możemy sobie taką deklarację przygotować, wybieramy zatem miesiąc, w naszym przypadku będzie to wrzesień. Przechodzimy dalej i jak w tym momencie widzimy, te dane systemu przenoszą się właśnie na odpowiednie pole. Mamy zatem te pola związane z odpowiednim urzędem skarbowym, dane identyfikacyjne podatnika, ale również to najważniejsze pole, czyli to rozliczenie podatku należnego związanego właśnie z tymi transakcjami. No i taką deklarację możemy oczywiście wysłać do urzędu. Możemy też zobaczyć, jak taka deklaracja tutaj wygląda. Możemy też w takiej deklaracji również rozliczyć płatność, no więc wskazujemy sobie taką płatność, możemy dodać to rozliczenie. No i w tym momencie podpada nam się również odpowiedni rachunek, na który powinniśmy uiścić tą wartość podatku. Druga z tych deklaracji, czyli deklaracja VAT 8, ona służy dla firm, które oprócz tych transakcji mają na przykład WNT, ponieważ od takich, czyli wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, ponieważ od takich transakcji podatnik będzie również musiał uiścić podatek VAT. Jeżeli mamy jakieś transakcje, które byłyby wprowadzone właśnie w rejestrze, no to wówczas te dane przenoszą się nam do odpowiednich pól. Wszystkie te dokumenty możemy oczywiście rozliczyć samodzielnie, no chyba że tutaj gdzieś współpracujemy z księgowym, no to możemy też w ramach tej współpracy te dokumenty przygotować. Teraz chciałem, drodzy Państwo, w zasadzie przekazać Wam wiedzę o tym, jak można dobrać taki optymalny sposób dla siebie prowadzenia firmy właśnie w komórkach RPXT.
No przede wszystkim dużo zależy od tego, w jakim stopniu jesteśmy przygotowani do znajomości przepisów podatkowych, jaki jest poziom znajomości naszej wiedzy w zakresie księgowości, no ale przede wszystkim też od tego, ile mamy czasu na to, żeby samodzielnie nie tylko prowadzić, ale właśnie rozliczać taką firmę. Musimy pamiętać o tym, że te przepisy niestety dynamicznie się zmieniają i ciężko jest w zasadzie tutaj w tym momencie samodzielnie prowadzić właśnie taką firmę. Natomiast użytkownik systemu Commerce RPX może oczywiście tą księgowość prowadzić samodzielnie, ale może też skorzystać ze współpracy z biurem rachunkowym. Jeżeli tutaj użytkownik zdecyduje się na oddanie księgowości do biura, no to warto skorzystać z systemu internetowej wymiany dokumentów, dzięki czemu będzie mógł właśnie wymieniać elektronicznie dane z biurem rachunkowym. Natomiast w przypadku tego samodzielnego prowadzenia księgowości, no tutaj mamy oczywiście też korzyści, tak, ponieważ zwiększamy tą świadomość o własnej firmie, możemy też zwiększyć kontrolę nad przychodami i kosztami, ponieważ na bieżąco to śledzimy. Jeżeli byśmy się na to zdecydowali, to na pewno te raporty Business Intelligence nam w szczególności w tym pomogą. Co więcej, tutaj no nie musimy też ponosić kosztów tak związanych z korzystaniem z usług księgowych, gdyż rozliczamy to oczywiście samodzielnie. No w pewien sposób jest to też zachowanie jakiegoś bezpieczeństwa odnośnie finansów w naszej działalności, ponieważ tylko my tak na dobrą sprawę wiemy, znamy te kwoty, którymi obracamy i wiemy też, jakimi przychodami dysponujemy. Wybór oczywiście nie jest prosty, no my natomiast starając się wyjść Państwu naprzeciw, no tworzymy taki system, który wspiera właśnie tą pracę na każdym polu działalności. No i w systemie, tak jak Państwo widzą, możecie skorzystać zarówno z tego ryczałtu ewidencjonowanego, z księgi przebiegu rozchodów, ale również jeżeli macie Państwo na przykład spółkę, to możecie tutaj poprowadzić również pełną księgowość. To natomiast, na czym chciałbym się teraz skupić, w zasadzie dzisiaj też Państwu o tym nieco więcej opowiedzieć, to jest właśnie ta współpraca z biurem rachunkowym. Jest to jeden ze sposobów na taką poprawę tutaj wzajemnej komunikacji w postaci tej właśnie internetowej wymiany dokumentów, dzięki czemu użytkownik prosto z systemu wysyła faktury, ale również informacje o tych fakturach do księgowego, a biuro rachunkowe może z kolei przesłać informacje zwrotne, w tym te informacje o podatkach i opłatach. Zobaczmy zatem, jak to wygląda w praktyce. No przede wszystkim tutaj z punktu widzenia Państwa, z punktu widzenia przedsiębiorcy, na początku musimy, jeżeli jesteśmy tym podatnikiem zwolnionym z podatku VAT, musimy wybrać odpowiednią formę zwolnienia. To Państwu już pokazywałem wcześniej, więc ponownie tego nie będę pokazywał. Kolejnym krokiem oczywiście będzie już ten proces wystawienia faktur i wprowadzania kosztów, no czyli to jest takie jakby rutynowe procesy po stronie przedsiębiorcy. Zobaczmy zatem, jak to wygląda w praktyce. Zacznijmy może od wystawienia faktur sprzedażowych. Wystawmy zatem taką fakturę, dodajmy nowy dokument. Jak Państwo widzą, mamy tutaj wszystkie niezbędne pola, wybieramy zatem naszego kontrahenta. Następnie możemy wskazać odpowiedni towar bądź usługę, możemy również ustawić formę płatności, jeżeli chcielibyśmy jakąś inną. Tak jak wspominałem, w przypadku zwolnienia podmiotowego, tutaj mamy ten limit, który ogranicza nas w kontekście tego zwolnienia. System automatycznie pilnuje tego limitu. Jeżeli my zbliżalibyśmy się do przekroczenia tych 200 tysięcy, to system nas o tym poinformuje stosownym komunikatem, ponieważ wówczas będziemy zobowiązani do zarejestrowania do podatku od towarów i usług. No i sprawdźmy, jak to będzie wyglądało, jeżeli będziemy przekraczać ten limit, zapisujemy zmiany i tak jak Państwo widzą, mamy informację o tym, że dokument powinien zostać już rozliczony według zasad ogólnych. Co to oznacza? Oznacza to, że będziemy w tym momencie najpierw dokonać rejestracji do podatku od towarów i usług, a dopiero później taką fakturę wystawić. Zobaczmy zatem teraz, jak wygląda. Oczywiście, jeżeli tutaj Państwo nie będą jeszcze tego limitu przekraczali, no to normalnie ten dokument można wystawić. Ten komunikat oczywiście nie będzie się pojawiał. Również w sytuacji, w której Państwo na przykład wystawili jakieś dokumenty w wersji roboczej, czy nie zostałby ten dokument zaakceptowany, później by go Państwo usunęli albo też anulowaliby jakiś wystawiony dokument, no to system automatycznie również tą wartość tego limitu będzie sobie gdzieś tam pamiętał i ją odpowiednio pomniejszał. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda wystawienie faktur kosztowych. My w naszym przypadku skorzystamy z takiego narzędzia jak OCR. OCR, czyli takie inteligentne rozwiązanie, w zasadzie rozwiązanie oparte na algorytmach sztucznej inteligencji, które pozwala na szybkie wprowadzenie danych ze skanów faktur, ale również ze zdjęcia dokumentów do systemu, dzięki czemu
następuje takie przeniesienie właśnie danych z dokumentu do już bezpośrednio do systemu, do formularza. Możemy takie dane za pomocą, tak wspominałem, przesłać za pomocą pliku, ale możemy również zrobić zdjęcie telefonem. No ja tutaj Państwu będę chciał pokazać, jak to wygląda w przypadku takiego zdjęcia. Dodajemy zatem dokument, skanujemy wydatek za pomocą OCR-a i w tym momencie, tak jak Państwo widzą, wykonuje zdjęcie takiej faktury. System rozpoznaje właśnie te informacje z dokumentu. Przechodzimy zatem dalej. Następuje przetwarzanie takiego pliku, podczas którego system sczytuje te dane i przenosi je na tutaj dane do formularza. Zobaczmy zatem, jak to wygląda na formularzu. Tak jak Państwo widzą, dane przeniosły się z dokumentu, został on rozpoznany, został rozpoznany kontrahent, kwoty, daty, więc ten pełen komplet informacji. Możemy oczywiście taki dokument podglądnąć w formie załącznika, możemy go przybliżyć, pomniejszyć, dzięki temu możemy te informacje sobie oczywiście porównać, czy przeniosły się one prawidłowo. Jeżeli ten dokument został prawidłowo przeniesiony, albo jeżeli tutaj chcemy coś poprawić, możemy oczywiście na formularzu to poprawić. Jeżeli wszystko jest w porządku, zapisujemy taki dokument, dzięki czemu nie musimy tego wprowadzać ręcznie. System tutaj oczywiście rozpoznaje takie dane jak numer NIP, daty wystawienia czy też sprzedaży, formy płatności, stawki, VAT, jeżeli są, czy też numer rachunku bankowego bądź walutę. Wiemy oczywiście, że są sytuacje, w których te koszty bądź przychody nie są udokumentowane w postaci faktur, ale są tutaj udokumentowane w jakiś inny sposób. Możemy do tego wykorzystać ewidencję przychodów bądź ewidencję kosztów, żeby takie dodatkowe dokumenty dodać bądź wysłać do naszego księgowego. My taki dokument tutaj dodajemy, będziemy chcieli wysłać do księgowego, przechodzimy zatem do załączników i będziemy dodawać plik, który akurat w tym przypadku jest biletem za pociąg. Dodajemy zatem tutaj ten bilet i na formularzu możemy uzupełnić dodatkowe informacje, czyli wybrać kontrahenta, w naszym przypadku tutaj przewoźnika, uzupełnić informacje dotyczące numeru dokumentu, czy też tutaj formy płatności bądź dat. Na samym dole mamy takie informacje dla biura rachunkowego, jak kategoria zakupu oraz opis. W przypadku kategorii, jeżeli mamy taką kategorię przypisaną do kontrahenta, ona się nam podpowie automatycznie. Jeżeli takiej kategorii nie mamy przypisanej albo chcemy ją zmienić, to możemy oczywiście z rozwijanej listy wybrać taką kategorię, która będzie nas interesowała. I pod spodem w zakresie opisu dla księgowego możemy napisać, czego konkretnie dotyczy dany wydatek bądź przychód. W naszym przypadku był to bilet związany z delegacją, więc taką informację zawieramy do księgowego, dzięki czemu nie będzie musiał już później do nas dzwonić i dopytywać, czego konkretnie dotyczył ten wydatek. Jak widzimy, dokument został dodany. Następnie kolejnym tutaj procesem jest wysyłka dokumentów wraz z informacjami do księgowego. Takie dokumenty i informacje mogą być wysyłane na bieżąco oczywiście przez przedsiębiorcę, ale możemy też również zbiorczo na koniec miesiąca wysłać takie komplet informacji. Zobaczmy zatem, jak to wygląda. Wybieramy wyślij dane do księgowego, wskazujemy okres, za który tutaj chcemy wysłać nasze dokumenty. Możemy również wysłać dane uprzednio wysłane, takie jak na przykład dane słownikowe. I taki komplet informacji wysyłamy do naszego księgowego. A ten poprawny eksport jest zaznaczony poprzez komunikat, że dokumenty zostały pomyślnie wyeksportowane, zatem mamy pewność, że trafiły one do naszego księgowego. Biuro rachunkowe może oczywiście po otrzymaniu dokumentów tutaj jeszcze mieć jakieś wątpliwości, ale jeżeli my tutaj ten komplet informacji odnośnie tego, czego dotyczy wydatek, przekazaliśmy, no to możemy przejść do tego comiesięcznego rozliczenia podatków i opłaty, więc biuro rachunkowe przygotowuje deklaracje podatkowe dla klienta. No i po przygotowaniu takich deklaracji pozostaje już ostatni etap, czyli to przesłanie do nas informacji o podatkach i opłatach. I w momencie, kiedy biuro wyśle nam takie informacje o podatkach i opłatach, my możemy odebrać na tutaj w ramach pulpitu podatki i opłaty. Zobaczmy zatem, jak to wygląda. Przechodzimy do tego panelu podatki i opłaty. Tak jak Państwo widzą, jest on podzielony tutaj na cztery kategorie: składki ZUS, podatek PIT, podatek VAT, a także informacja o usługach księgowych. W naszym przypadku tego podatku VAT nie ma, dlatego też nie mamy informacji o tym, że miałoby coś ulec zapłacie. Możemy również sobie podejrzeć taką przykładową płatność, że możemy podejrzeć płatność za usługi księgowe. Otwieramy zatem te informacje i tak jak widzimy, mamy informacje dotyczące tutaj kwoty, informacje dotyczące płatności samej, czy też kontrahenta, a także informacje dla biura rachunkowego.
I w tym momencie Państwo, taki tutaj mamy komplet informacji już gotowy. Natomiast zdarza się również tak, że są jakieś informacje bądź dokumenty, które chcielibyśmy przesłać do naszego księgowego, którymi chcielibyśmy się wymienić. Do tego służy nam komunikator, który pozwala właśnie na wysyłanie takich wiadomości tekstowych, czy też zdjęć o dowolnej tematyce, nie o dowolnej porze, z dowolnego miejsca, więc jeżeli chcemy naszego księgowego coś zapytać w ciągu weekendu, kiedy wiemy, że nie pracuje, możemy właśnie za pomocą komunikatora z tego skorzystać. Wybieramy zatem symbol koperty w prawym górnym rogu. Jak Państwo widzą, mamy taki symbol niebieskiej kropki, to znaczy, że wiadomość nie została jeszcze odczytana. No to zatem klikamy w tą naszą wiadomość. Tak jak widzimy, dotyczy ona samochodu firmowego, konkretnie polisy. Otwieramy zatem nasz załącznik, możemy podejrzeć, jak ta polisa wygląda. Mamy komplet informacji, możemy oczywiście to pomniejszyć, powiększyć i na podstawie takiego dokumentu zapytać księgowego, co z takim dokumentem zrobić. Za pomocą plusa możemy tutaj dodać nową informację, zatem odpisujemy do naszego księgowego, no i wysyłamy taki komplet informacji. Możemy również tutaj stworzyć nowy wątek za pomocą plusa w prawym dolnym rogu, jeżeli mamy jakiś nowy wątek, o którym chcielibyśmy porozmawiać, no więc wybieramy temat rozmowy. W naszym przypadku ta rozmowa będzie dotyczyła rozliczenia rocznego. Wpisujemy zatem informację, czego konkretnie tutaj potrzebujemy naszego księgowego, więc prosimy go właśnie o przygotowanie tutaj i o przesłanie faktury za rozliczenia roczne. Możemy oczywiście, jeżeli chcemy jakiś załącznik dodać, bo może księgowy do nas taki załącznik tutaj również w ramach tej konwersacji przesłać. No i wysyłamy tą informację. Tak jak widzimy, trafiła ona do naszego księgowego. Możemy również dodać plik za pomocą zdjęcia, wybrać z dysku, czy też z galerii na telefon. Ostatnia tutaj rzecz, o której chciałem jeszcze na sam koniec Państwu wspomnieć, to jest edytor wydruków. Ponieważ w systemie istnieje taka możliwość przygotowania wydruku swoich dokumentów w innym języku niż język polski, takich spersonalizowanych, przejdziemy zatem do edytora wydruków i tutaj będziemy sobie dodawać nowy wydruk. Jak Państwo widzą, tutaj wybór jest całkiem spory. Tych języków mamy 4. Mamy język angielski, niemiecki, francuski oraz polski. My chcemy mieć taki wydruk faktury w języku angielskim, więc wybieramy wydruk faktury sprzedaży w języku angielskim. Możemy nadać nazwę do naszego szablonu, możemy nanieść ewentualne zmiany, takie jak na przykład dodanie własnego logo. Możemy również zmienić ten układ elementów poprzez tutaj przenoszenie, czy też stworzyć zupełnie nowe sekcje. No więc dodajemy tutaj nazwę naszego wydruku, czyli faktura, wpisujemy język, może będzie on w języku angielskim, tak jak w języku angielskim, jak Państwo widzą, i w tym momencie mamy taki nowy gotowy wydruk. No i na sam koniec takie krótkie też podsumowanie, tak jak wspominałem, to aplikacja Comarch RPXT dostępna jest zarówno w wersji przeglądarkowej, jak również w wersji mobilnej na te najbardziej popularne smartfony, czyli iOS, a także Android. Można również łatwo pobrać ze sklepów tutaj Google Play i App Store, więc nie ma z tym żadnego problemu. A dzięki temu 30-dniowemu bezpłatnemu okresowi testowemu mogą Państwo zarejestrować konto i też wypróbować naszą aplikację, sprawdzić, jak się Państwu podoba. Oczywiście jest to w żaden sposób niezobowiązujące, więc mogą Państwo po upływie tego okresu po prostu przestać z aplikacji korzystać. Natomiast wierzymy głęboko w to, że spodoba się Państwu i będziecie z nich chcieli nadal korzystać. Tak Państwo wiedzą, tutaj na ekranie zamieściłem też zrzut ekranu z naszej głównej strony, jest tam między innymi informacja o cenniku, ale również o funkcjach. Zachęcam do odwiedzenia tej strony rpxt.pl, gdzie znajdziecie Państwo informacje właśnie o naszym systemie. Poniżej jeszcze dwa pomocne adresy, mianowicie pomoc.rpxt.pl. Jest to adres, pod którym znajdą Państwo pełną dokumentację techniczną, czyli będą mogli Państwo taką bazę wiedzy naszego systemu podejrzeć, sprawdzić sobie, jak tam z niektórych funkcji skorzystać. No i na samym dole, jeżeli Państwo jeszcze nie posiadacie swojego księgowego, to zachęcamy tutaj do odwiedzenia strony iksięgowość24.pl i w ramach tej strony mogą Państwo znaleźć biuro rachunkowe, które pomoże Państwu tutaj prowadzić właśnie księgowość. I to są te biura, które tutaj współpracują z nami, które współpracują właśnie w ramach tej internetowej wymiany dokumentów. Z mojej strony to by było tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za poświęcony czas. Jeżeli się będą pojawiać jakieś pytania, to zachęcam tutaj serdecznie właśnie do rozmów z nami, tutaj do
w ramach podsumowania tutaj tą informację o tym, o czym chcieliby Państwo jeszcze porozmawiać, o czym chcieliby Państwo jeszcze usłyszeć. No i dziękuję bardzo za poświęcony dzisiaj czas i do zobaczenia wkrótce. Do widzenia.